Linia zegar wieżowy działa bez zarzutu, jak przystało na miasto Kopernika i bezlitośnie odmierza mijający bezpowrotnie czas. Ojciec zmarł, ja miałem 14 lat po wojnie, bo miał cukrzycę i zabrakło insuliny i zmarł. I ja pani mogłem iść na jaką drogę, jakbym tylko chciał. Jak się pamiętało, widział, tego nikt nie wypędzi z głowy. Historia w mojej głowie siedzi. Pierwsze moje kroki to były u ogrodnika. Ale chodziłem się jeszcze do tego mojego tam znajomego i on mi mówi, ty, to ty się nadajesz na fryzjera. No i tak wyszło do tej pory. Moja ta obecna mówi, a byś przestał iść tego, bo co ty, jest może wiek swój. Ja mówię, co, ja będę sobie głowę między nogi patrzył. Ja mówię, jak tu przyjdę, to porozmawiam i ten czas inaczej schodzi. I tak, że człowiek ma zajęcie. I też nie ma chyba za granicą. Teraz byli trochę. Tam żona moja pracowała, ta pierwsza. Miała ona badamskie, ja był męski. Ona miała też pracę i moc. Także wszystko się skończyło i jestem samotny, byłem. Znalazłem sobie taką przyklejkę do siebie i dobra. Fajna babka taka, o, grzeczna, a tam nie, to by, jakby mogła, to by na plecach nosiła. Na to nie mogę patrzeć, bo to nie jest mój. Te takie koniec, takie panie, te irokezji na głowie. Albo tu kobieta ma tu jedno co najwyższe żona, a drugą zostawiono taką pani. No nie mogę patrzeć na te sprawy. U nas tego nie było nigdy. A teraz to tam pani są takie różne i kolory. Czerwony, czarny, tam jeszcze jakieś tam powiem pani. Nie mogę tego przygarnąć to wszystko. To była jedna z najbardziej spektakularnych akcji polskiego. O, zobacz, jak główeczka. Wiem, że nikomu krzywdy nie robię, się upiększam każdego, każdy zadowolony. O, i z Elbląga przyjeżdża gość też, i z Iławy, Braniewa, tutaj przyjeżdżają, to jest Stolkmicka, no takich już takich zapalczywych klientów. On się tu przyzwyczają i tak może być. Główka już jest na wystawie. Krótsze włoski i same radości. Nie przegrałem w każdym razie na tym. Będzie lat pani i trzymam się jeszcze jakoś. Bo mnie tylko teraz mówią, panie Kaziku, dokąd pan będziesz mógł pracować, to pan pracuj. Nazywam się Krasiński Kazimierz, jestem fryzjerem.